A dzisiaj w God of War Ragnarok Valhalla. Za tych odcinków tak naprawdę wyjdzie, dobra. Napierdalamy już tych odcinków. Dobra. Jest piśnięcie. Prosto w czerep. Ale ono było blisko trafienia mnie. Bardzo, ale pięknie to Prus zrobił wszystko za mnie. Mamy opanowane. Bardziej ostrza. O, teraz! Idealnie trafiliśmy. Że tam były trzy poziomy, tak? Nawet to prawda. Chciałbyś? Nie ma kurwa. Dobra. Wypróbujmy w końcu. Pierwszy raz. Tak jest, kurwa. Frajerzy. Kurwa, to jakiś teleport. Tron? Co to jest? Poznajesz swoją dawną siedzibę, czy nie? Kto to, kurwa? Co? Jakoś... Nie zapomniałem o długu wobec ciebie. Proszę was do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do drugiego odcinka gry z serii God of War Ragnarok, dodatek Valhalla, czyli po prostu powrót Kratosa, a dokładniej powrót z Mimirem do tytułowej Valhalli, gdzie no już w poprzednim odcinku... To sztuka przekuwania przeciwności losu w przewagę. Okej, okay, dobra, dobra. Gdzie w poprzednim odcinku już zostało to dosyć mocno wyjaśnione. Znaczy, no nie mocno, bo jeszcze jest dużo niejasności co do tego, co my to jeszcze dokładnie robimy. A nie, dobra, to wygląd, dobra, to tak jak w Simsach. Ale chodzi o to, że wiemy mniej więcej, jaki jest nasz cel, czyli musimy przemierzyć te wszystkie światy, ulepszać się, bo za każdym razem jak zginiemy, to wracamy do... startu, dobra, nie mamy aż tylu punktów, znaczy tych pieczęci, żeby coś się wzmocnić, więc no dobra, no po prostu ruszajmy, no. Każda próba sprawia, że jesteś silniejszy, no właśnie, więc tych prób będzie bardzo, bardzo dużo, więc postanowiłem, że po prostu będę nagrywał tyle, ile dam radę przeżyć. Więc nie wiem, ile tych odcinków tak naprawdę wyjdzie, dobra. Napierdalamy już tych odcinków. Dobra. Jest piśnięcie. Dobrze. A toporek przed ruch. Ajajaj, za daleko stanąłem. Myślałem, że dosięgnę. Dobra, ostrze, ostrze. A jak jesteście we dwóch, to jednak ostrze są mocno obszarowe. Właśnie o to chodzi. Że topór i włócznia to są takie pojedyncze, chociaż włócznia ma takie ataki obszarowe, ale bardziej do tego pasuje. Nowa próba, pasują ostrze. Nowe wybory. Tak, nowa próba, nowe wybory. Pierwszy ten. Ścieżkę broni, odbicie biczem, gdy ładujesz ognisty bicz. O, to ciekawe. Siła wichury. A co to był ten ognisty bicz? Wielokrotnie wciśnij. A, trójkąt. Okej, okay, dobra, to bierzemy ognisty bicz. To może być przydatne, jak będzie więcej przeciwników. No, dobra, lecimy z koksem. Z tego, co już obczailiśmy, bo zdążyłem zginąć dwa razy, to mniej więcej te lokacje wyglądają podobnie. I chyba przeciwnicy też, tak, zgadza się. Dobra, to właśnie to było to ten ognisty bicz, którego tak, no to będę, to ja powiem szczerze, że już rzadko korzystałem w którejkolwiek części God of War'a. Aj kurwa, drasną mnie. Cholera. Ten też mnie drasnął, kurwa, chciałem na ostatnią chwilę. No właśnie, głupio stracone prawie pół życia. Dobra, nie ma co się jednak wygłupiać. Okej, okay, o, mamy runiczne ataki, dobra, cyklon chaosu. Jak to mniej więcej wygląda? Obszarówka. Dobra, całkiem spoko, chociaż obrażenia mało. Miejskie zmierzczenie. A, dobra, jestem za tym. Jedno z pięciu. A i dodatkowo, no jeszcze... No wróćcie do poprzedniego odcinka, no tam jest bardziej wyjaśnione co mniej więcej, bo jeszcze to mnie zastanawia, co to jest.
To. Bo to nie mam pojęcia, co to. Zgadzam ale się pewnie też. Co do Rady Frey, to zacna idea. A i dialogi też wracają do tego samego. Sukces. Co masz na myśli? Światy znają i szanują Freję. Wszak to z nich się wywodzi. To doświadczona przywódczyni. Wystarczająco, by wiedzieć, że podział władzy jest najlepszą rzeczą. To, że chce dzielić się władzą, dowodzi, że jest jej godna. Nawet jeśli. Czemu zostawiać ją z nią samą? Bez Odyna światy mają szansę zaprowadzić nowy porządek. Gdy pojawią się konflikty, których nie będzie można rozwiązać słowami, Bóg wojny określi zasady i zadba o ich przestrzeganie. Światy potrzebują siły, rozumu i wiarygodności. Kogóż innego miała wybrać? No tak, niż nas. Dobra. Tu mieliśmy topor używać. Fuck, co jest w tym? O kurwa, to szybko chyba skończymy nasz żywot. Nie, dobra, trzeba ukrócić tych, co tam są. Dobra, spokojnie, mi że tu było chyba żydko, o ile dobrze pamiętam. Więc tu się zaraz podreperujemy. Tak, tego życia też jest tyle, co kot napłakał. Tak na dobrą sprawę. A, w ostatniej chwili dobrze, że za kamieniem stała. Dobra, zgarnięte. Dobra, może teraz troszeczkę włócznią. Ten dostęp stanął w ogóle, jakby nigdy nic. O dobra, ostrza, jak jest was tylu, to jednak szczególnie, żebym chciał wykorzystać właśnie ten ruiczny atak. Dobrze. O kurwa. Nie, no serio. Jezus Maria, jak ja podchodzę tego, do tego nierozgrzany, powinienem sobie naprawdę odpalić Ragnaroka i na luzno sobie pograć. Ja się napaliłem. Dobra, jeszcze ktoś tu jest? Jeszcze gdzieś. Gdzie ty jesteś? Tam. Ale ci przyjebie zaraz młotem. Prosto w czerep. Ale ono by było blisko trafienia mnie. Bardzo, ale pięknie to plus zrobił wszystko za mnie. Dobra, wiecie co jest chujowo, jeśli chodzi o życie. Ledwo przeszliśmy tą próbę. Kurwa, jesteśmy na strzała, ale rewelacja. Ej, dobra, tu była jakaś skrzynia chyba, nie? Nie było tu skrzyni? A weź zapamiętuj, znaczy nie, no to jak będziemy umierać i się powtarzać, to po prostu nie pamiętać, tylko ta jedna. No dobra, wydawało się, że jeszcze jakaś będzie. Dobra, przypływ szału. O, mała zależność od szczęścia, szansa na zyskanie przypływu szału po każdym zabójstwie. Duma chaosu. A duma chaosu to co to było? Tak, zdecydowanie to. A, zapomniałem o toporze. Dobrze, że Kratos o nim pamiętał. Zakładam, dobra, że tak pamiętasz Jotunheim, prawda? Tak, w Jotunheimie to tutaj właśnie skończyliśmy. Nie odmówię jej pomocy w potrzebie. Walczyłem o pokój i nadal będę to robił. Tablica próby. Nie do tego ani tytułu, ani stanowiska dającego władzę. Okej, okay, czyli tutaj możemy kupić, tylko że to chyba tymczasowe. Wiedzieć, ale dobra, zdrowie na pewno. I na sobie, że staniesz u ich boku, a ja wiem, że tak będzie. Rozumiem twoje obawy. Natychmiast przywraca, dobra. Za sobą. Wszyscy to widzimy. Cholera, za mało. Nie wierzę wszystkim, co jest. O ulepszenie jedynie miejskiego. Dobra, bierzmy to. Opowiedziałeś mi o swojej przeszłości. I owszem, była straszna. Ale wielokrotnie dowiodłeś, że jesteś teraz kimś zupełnie innym. No ja tam, że tak powiem, no, przerywam. Nie skupiam się na tym, co gadają, no bo to już znamy. Tylko pytanie, jeśli oni będą tak gadać za każdym razem po prostu, no to wiecie, to już będzie troszeczkę nudne, no jednak. Chociaż no za każdym razem, no wyszedłem z gry i wyłączyłem, więc to może być inaczej. Coś liczone. Dobra, idziemy dalej. A, dobra, tu jeszcze byliśmy, tak. Dobra, spokojnie, mamy opanowane.
bardziej ostrza. O, teraz! Idealnie trafiliśmy. Dobra, został ostatni. Mamy go. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Dobra, szał tutaj wleciał. Dobra, tu było łatwo. Tu było dosyć łatwo. Ulotne echo. No dobra, niech będzie to ulotne echo. A tam jest życie. O! O kurde, jakie znikome, bez kitu. To tak jakby bym prawie tego nie wziął, bo co to jest? To jest... Nie wiem co to jest. A tak musiałeś zapamiętać Svartalfheim. A nie, w Svartalfheimie jeszcze byliśmy. Jedyną korzyścią z tego szaleństwa w Walhali jest móc znowu ujrzeć cię w akcji. Od wielu księżyców nie widziałem w tobie tyle radości, co teraz. Gdy nie miałeś Atreusa i okazji do walki, martwiłem się o ciebie. Walka potrafi być oczyszczająca. Tak. Dobra, czyli tu skończyliśmy poprzedni odcinek. Aha, to już tego nie mogę wziąć. Wyprzedane, to mogłem wziąć tylko pewnie raz. O kurwa. Dobra, szał nam niepotrzebny. Siła. Dać im siłę. Oj, trochę nam brakuje. Dobra, ale nieważne, lecimy dalej. Lecimy dalej, dawaj tutaj. Tu jeszcze będą jakieś pieczęci, ulotne echo, 119, a tam było na 200. Chyba te dodatkowe. Nie, do 200 nawet nie ma szans. Chociaż 132 już. To może, może. 149. No, 51 oczek nam brakuje. Ale chyba nie dane będzie nam to. Nie, niestety. Kurde, te pieczęcie mnie jeszcze zastanawiają. Znaczy, te coś zamkniętego. No, wygląda jakby to były jakieś pieczęcie. No, bo to są pieczęcie, tylko coś, co je otwiera. Kurde, pewnie musimy dojść do jakiegoś etapu w grze, który nam to wyjaśni. Dobra, no to przejdźmy przez te drzwi, bo... Tu żeśmy właśnie skończyli, ale teraz dobrze pamiętam. Dobra, i tu na pewno będzie walka, bo widzę, że to jest tak, że... Nie ma walki i jest walka, nie? O, gruby, o nie, to jest tym błotem. No, a mi się pojebało przyciski. Nie wiem dlaczego, teraz przyzwyczajenia, które naklikam. Dobra. Masz tu głaza. Dobra, topory. Albo nie, bądź nie. A was jest tylko trzech chyba. Dobra. Op. Jezus, a się pierdziłem totalnie na niego. O, że go ładnie wyjebało, dobra. Dobra, pobawmy się troszeczkę włócznią. Chociaż zaraz możemy użyć. Ja nie możemy użyć. Dobra, bardzo ostrożnie trzeba z nimi. Nie można na taką wymiankę ciosów iść. Co kolejne? Oj. Aha, super, odradzacie się. Zajebiście, dobrze wiedzieć. Jezus, same uniki musimy robić. Dobra, dawaj to. Ale tym mogę chociaż nogi podcinać. Kurwa, nie, poważnie. Ja pierdzielę, jeden cios. Jeden cios zadecydował o tym, że musimy zacząć od początku. Nie wierzę. O kurwa. Oj, wiecie co, to chyba ta seria zajmie dużo więcej odcinków. Nie jest tak źle. Następnym razem dotrzesz jeszcze dalej. No, nie wiem czy dotarliśmy tak daleko. No dobra, ale no tak jak mówiłem, nie będę robił cięć, no bo to bez sensu, bo to są losowe te... nagrody,
Dobra, coś mogę wymienić. I trwałą przewagę. O, życie. Oczywiście, że tak, zwiększmy życie. Na razie ja będę szedł chyba tylko w życie. Jeśli 40, ale szał też mogę zwiększyć. Dobra, to weźmy już ten szał. To jest dobre, że chociaż to może... O, jeszcze raz mogę szał, dobra. W ogóle właśnie tylko szału nie korzystałem ani razu. Dobra, czyli mamy życie i szał na równi. Jeśli chodzi o takie... A, jeszcze... O kurna, ja nie zauważyłem. Tu jeszcze mamy statystyki siła i obrona. No nie, no kurwa, 300. Mam nadzieję, że... No, szału nam się dużo zrobiło. Dobra, myślę, że w szał to na razie nie będziemy chyba szli. Tak, wiem, wiem, dobra. Pierdół, pierdół. Więc myślę, że w szał to nie będziemy szli. Na razie tyle szału nam wystarczy. Patrząc po tych kategoriach, takich... Pamiętam, że w trójce, znaczy w ogóle nie, w Ragnaroku to było tak, że... Tam były trzy poziomy, tak? Nawet to prawda. Chciałbyś. Nie ma kurwa. Dobra, jeden rozwalony, piękny. Dobra. Poszło łatwo. Dawaj Kratosie. Przytrzymaj ten, przytrzymaj trójkąt, a to jest właśnie chyba to rzucanie. Wywołuję mroźną falę, tak, weźmy to. Dobrze pamiętam, tak? Jezus, bo to tak... Nie. Dobra, to jest to. Dobra, to jednak to pamiętam. Dobra, to nie powinno być łatwo. Chociaż mogę się pomylić i potem zaraz głupio stracić niepotrzebne właśnie życia. Dobra, na szczęście nas nie sięgnął, a było blisko. Dobra, jednego mniej. Ole mu przyjebałem z baniaka tuż przed samym ryjem. Dobra, właśnie wyrzuciłem topór, ale na szczęście go wróciłem z powrotem. Jest, pięknie. No, czapki z głów, dobrze nam idzie. Na razie nie dostaliśmy ani jednego... O, tchnie... O nie, tchnienie. Chociaż te mgły chcę sobie przypomnieć. A, to było to. Dobra. To nie, tchnienie bierzemy. Tchnienie jest zajebiste. Dobra, czyli tak, tutaj... I co, będzie znowu pogawędka Mimira z Kratosem? Sobie chłopaki odpuszczą. Jednak sobie chyba odpuszczają. To chyba tylko po każdym wznowieniu gry tak będzie, czyli jak... O! A teraz w innym miejscu skrzynia się zrespiła, bo była tutaj. Czyżby znowu będzie teraz tutaj? Dlatego wtedy poszedłem... Ej, nie ma tej skrzyni. O kurwa. Ach, niepotrzebnie, to się niepotrzebnie schodzimy. Kurwa. Zabrali mi skrzynię, jak chuj. No dobra, trudno. Lecimy, kolejne... Kolejni przeciwnicy. Przyjmiesz dużo, przyjmiesz dużo. Jezus, mam go na wykończenie, kurwa. Akurat ten musiał frajer podbić. Frajer bombka, dobra, dawaj tą dzikuskę, jedziemy na pierwszą. Ogień za tobą! Ogień za mną. Dobra, szybko, szybko teraz tą dzikuskę. Jezus, jakoś więcej chyba jest, mi się wydaje. Kurwa, mi zajebą. Dobra, użyjmy w końcu szału. A, bo to widziałem, że szał zamienia... Dobra, ale wiecie co? Jest was tylu. Wypróbujmy w końcu. Pierwszy raz. Tak jest, kurwa. Frajerzy. Dobra, rozwalony. Oj, ole, ten pocisk leciał ładnie w moją stronę. Kurwa.
No. Dobra, tylko trochę życia żeśmy stracili. Jest najgorzej, zwłaszcza, że tutaj powinno być też żyćko, czyli powinniśmy dobić chyba do pełna. Tak jest. Dobra, nie najgorzej poszło. I nie najgorzej nam idzie. Dobra, czyli teraz idziemy w... Okej, wszystko ma to samo, tylko... A. To było to namierzanie tym toporem. Tak, pamiętam to. Dobra, i nawałnica. Nie, to wolę namierzanie toporem. Bo to wtedy spowalnia czas i możemy kilku odjebać naraz. Tutaj to musimy mieć ich tak w kupie. Dobra, tu mamy sklepik. Ale czy my coś potrzebujemy? No nie, mamy full życia. Może, o właśnie. Tchnienie. A glify? O kurwa. Obrona szczęścia. Dobra, dawaj to. Dobra, mamy to. Dobra, tu była chyba jedna skrzynia, ja dobrze pamiętam. Jedna chyba, ale tu są jeszcze te spanki. Warto niszczyć, zobaczcie ile tego wyszło. A zaraz nam się to przydać w następnym sklepiku. O, tutaj też są. Bo tam widzieliście, brakowało nam tylko 51, tylko. I aż. A mogliśmy tutaj gdzieś to zbierać. Dobra, no to co? Kolejne drzwi. I znowu te jaszczury teraz będą. Z jednej strony powiem wam, że... nawet nie to, że to jest nudne. O kurna! Serio? No nie, wkurwiliście mnie teraz. Że to jest nudne, bo cały czas lokacje są same. Dobra, zdjęty. Chodź. Dobra, na dystans, spokojnie. Dobra, i ciebie, bratku, to już mam dla siebie. Oj, wybuchający. Kabum. No i dobra. Pięknie. Nie ma tu czegoś do rozdupce. A, życie tu było. Dobrze. Trzeba się wracać. O, teraz żeśmy odczuli, a poprzednim razem jakoś to życie takie kurwa chujowe było. Dobra, tu też będą... A nie, o, teraz coś innego. O, widzicie. A wcześniej były te... Te. A tak wręcz dają. Szczycielski wybuch. O, to może być dobra. Przytrzymaj na kilka sekund, powiedzmy, że zwiększenie ogłuszenia. Nie, dobra. Tarcie fortuny. Bierzemy to. A, jeszcze to, po którego zapomniałem. 91. Uuu, to nie poszalejemy, bratku. Za 91 to chyba nawet nic nie kupimy. Dopiero 160 to chyba coś było. Chociaż może jakaś skrzynia nam się jeszcze tutaj trafi. A powinna być. Kurna, cały czas bieganie w tych samych lokacjach. To jest właśnie... Już wolałbym, wiecie, chyba faktycznie tak jak było to w tym Nilheimie, że to losowo, nie? Raz jesteśmy tu, raz jesteśmy tam. I tak schemat fajnie by też wyglądał. Że nie nauczymy się tego na pamięć jednolinijnie, tylko po prostu nakurwiamy. Choć nie, naprawdę wypowiem wam, że na razie dodatek, no, za darmożkę kurwa, jak to mówi klasyk, gratis to uczciwa cena, to powiem wam, że spoko. Szczególnie, że to nie wiem co to jest jeszcze, może to są właśnie jakieś takie rzeczy, że wiecie, że nie będziemy musieli od początku. Jakiś taki safe albo coś takiego. Dobra, no nic nie kupimy. Mamy za mało chyba tego wszystkiego. No. Nie ma szans. Dobra. Lecimy dalej. Tu, gdzie nas pokonali ostatnio.
Dobra, misiu, Pysiu, wiem, że to ty, to ty. Kurwa, dobrze zaczęliśmy, super. Nie, grubego się pozbędziemy, to myślę, że będzie spokojować. Pozbądź się grubego. Kurwa. Ty. Dobrze, na razie trzymamy ich na dystans, na dystans. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze kratuje. No spokojnie, spokojnie, nie ma coś zbyt nerwowo. O właśnie, szczególnie, że te wybuchające włócznie. Kurwa, zaczyna być coraz chyba większym fanem włócznie. Dobra, na grubego jeszcze możemy, o właśnie, pisnąć mu kamieniem, pięknie. Dobra, nowe wchodzą. Dobra. Aha, i od tyłu też. A tylko, że to strzelają te gówna. A to mają mało HP to. Na kilka strzałów. Ale dobra, gdzie ty jesteś? Shang-Chi strzał. Tu gdzieś byłeś. Tu już znalazłeś? Kurwa, zastrzelnicą? Masz rej, kurwa. Dobra, i załatwienie. Dobra, nowa lokacja. O Boże, pamiętam tutaj tych... już wiem, tutaj byli ci te dwa berserki do zawalenia. Kurwa, ciężkie to było w chuj. To pamiętam. Dobra, ale rozejrzyjmy się dokładnie, żeby na pamięć też sobie przypomnieć, co tutaj możemy mieć. Ale tu nie mamy nic, poza jedną skrzynią przy samym wejściu. A nie, jest życie, dobra. Okej, okay, czyli tutaj w tunelu będzie życie, no nas czekało sobie, se. I to było na tyle, tylko życie, no dobra, i skrzynia. Pieczęć błogosławieństwa. Dobra. To jest do tych trwałych. Dobra, na razie mamy dwa ataki ruiczne na topór. Chociaż wolałbym mieć już... Ej, znowu się wróciliśmy do... Sanktuarium, no właśnie, co my tu robimy? To jest ścieżka, której szukamy. Do góry i naprzód. Serce Valhalla. Czuję to. Czy mi się wydaje, że to jest coś pozmieniane? Nie, cały czas jest tak samo. Aha, dobra. O, patrzcie, teraz już mamy wątek fabularny. Uuu. Czyli ukończyliśmy chyba jakiś etap w końcu. I dowiemy się właśnie, co to jest. To jakiś teleport. Tron? Co to jest? Poznajesz swoją dawną siedzibę, czy kto to, kurwa? Co? Jakoś... Nie zapomniałem o długu wobec ciebie. Co to jest za głos? O kurwa, i wróciliśmy znowu do początku. Dziwne. Wróciliśmy na zewnątrz, ale nie... No wiesz. Czasami sięgamy na tyle daleko, na ile jesteśmy gotowi. Decyzja Valhalla czy twoja? Czy to znaczy, że już skończyłeś? Nie. Dowiem się, kto mnie zaprosił. Sądzę, że jestem blisko. Jesteś pewny, że warto za to umrzeć? A myślę, że nawykliśmy już do umierania. Nie odrzuj sobie, Mimirze. Valhalla przywraca siły po zaszczytnej śmierci w walce, ale poza tym ustala własne zasady. Jeśli złamiesz którąś z nich, Kratosie, zagrożenie śmiercią jest tam bardzo realne. To przydatna wiedza. Jeśli przydatna, to dla ciebie to samo, co niepokojąca. Życzę ci szczęścia. Okej, dobra. Ukończone zaproszenie, dobra, czyli mamy ukończony wątek początkowy główny, czyli musimy co, wrócić tam. Przyszli kolejną próbę, gdy będziesz gotów. O! Ej, czy będą jeszcze zadania poboczne? O kurwa. Zobaczmy, wykonaj zadania, wróć po nagrody, brzmi logicznie.
Zaglądaj do znacznika prac, aby podejmować nowe prace, a ukończone prace wymienia na nagrody. Znacznik oferuje zadania, które możesz powtarzać, które zmieniają się losowo, a potem warto często tam zaglądać. O kurwa. Zobacz w celach, nowe prace. Użyte obiekty w otoczeniu. Jako broni w walce, czyli na przykład kamienia, czy tam ten. Patrzcie, a to też wszystko nam się zeruje. Ej, kurwa, to trzeba po prostu zabić wrogie elfy, zabić dobra sługów Hel. O kurwa, słuchajcie, to ja dopiero teraz też ogarnąłem, że to wszystko trzeba robić podczas jakiejś tam jednej próby. Może ideał jest nieosiągalny, ale jak można do niego nie dążyć? O, dupa. Jak można nie chcieć inwestować w siebie? No dobra, i teraz mamy, mamy te trwałe, czyli zmniejszanie czasu odnowienia, szczęście, witalność, runy, czyli już mamy chyba wszystkie, tak? Wszystkie. Okej. Okay. Zdrowie i szał. Dobra, ja bym jeszcze poszedł w zdrowie. I zobacz, nie, zdrowie tam więcej. Korzyść ta będzie wieczna. Dobra, i na razie po tym sobie to zdrowie odpuścimy. Zdrowia jest, o kurwa, jest trochę, 9. A my mamy teraz trzeci poziom, ale na tą chwilę bym sobie odpuścił. Co tu jeszcze? Siła, obrona, runy. Witalność. Może bym poszedł w obronę, żeby zwiększało się to siły. Okej. Okay. I jeszcze coś mogę sobie kupić za dyszkę. Może czas odnowienia run. Albo szczęście. Żebyśmy mieli lepsze fanty. Dobra, i to są stałe. To są stałe efekty, które nam się nie zmienią. Kurde, patrzę, dopiero 30 minut. Nie wiem, czy próbowałem. O, jeszcze tu coś się pozmieniało. Wybrane połyski tarczy zapewniają dodatkowe nagrody podczas kolejnej próby. Połyski? A, czyli te tarcze, które teraz błyszczą, a błyszczy nam się jedna. No dobra, a co ta tarcza robi? Do szarży, tak? Ataków prowadzonych tam zwiększa. Przewodnie dwukrotni, okej. Okay. Dobra, czyli dwukrotnie, dobra. To co mamy robić? A tu możemy wybrać ten. Wybranie połysku. Połysku, czyli znowu gniew. To jakieś dodatkowe. Ej, kurwa, zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. A tu co? Wrogim ten, zadając mu. No dobra. Chociaż wolałbym, szczerze powiedziawszy, zostać przy tym, że szał zwraca nam część życia. Ale dobra, zobaczmy tą próbę. Jak to wyjdzie z tymi fantami, co już na sobie mamy. Patrzcie, i są teraz nowi przeciwnicy. Jest inaczej jak było. A, czyli jednak nie będzie cały czas to samo. To przejście jakiegoś etapu. Po prostu będą nam się zwiększać przeciwnicy i pewnie poziomy trudności. Pięknie. O, już jakieś zadanie tam mamy zrobione. Dobra, co tu mamy? Nie, biczem nie. Dawaj, przybicie pancerza. Do włóczni. Ostatnio. Przed chwilą odkryłem, że dobrze mi się gra tą włócznią. Więc później chyba zostanę na dłużej. Dobra, tutaj też będą mini przeciwnicy, ale oczywiście, że tak. Dobra, idź. Dawaj, jeszcze zobaczymy gościa, kurwa. No i dobra, tylko zostaj sam. Bo ty troszkę pościsz nasze dziwne, proszę bardzo. Nie kurwa. Bęk. Jak w Sylwestra fajerwerki. O, jeszcze przeżył. Dobra, mamy to. O, tym razem do włóczni.
Okej. Pchnięcie 1000 żołnierzy. Aj. Każdy to jest pojedynczy praktycznie atak. Dobra, a tutaj? Artyleria pradawnych. A, to jest ten, dobra. Ten jest obszarowy. Kurwa. Dobra, bierzemy ten. 1000 żołnierzy, trudno. Spróbujemy, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jezu, znowu topór gdzieś... A, no tak. Znowu topór gdzieś zostawiłem. Bracie, posłuchaj. Mgła opadła. Może Valhalla staje się dla ciebie bardziej dostępna. Oddali widać tak wiele. Widać, jak wszystkie małe światy łączą się w wyższą krainę, a te posągi zdecydowanie wyglądają okazale. Poznaję ich. To sędziowie zaświatów. Pochodzą z mojej ojczyzny. Cóż, chyba nie możesz się doczekać ponownego spotkania. Duszom, które uznawali za godne, zezwalano na wstęp na pola elizejskie. Potępieńców zsyłano zaś do Tartara. Ach tak, miejsce, gdzie torturowano dusze przeklętych. Zastanawiam się, czemu twój umysł umieścił ich tutaj. Do Tartaru. No, powiem wam, że ciekawie się zaczyna robić. Szczególnie, że tutaj widzę, że chyba możemy przez to... tak jakby ten punkt mam odblokowany. Tylko pytanie, jak ten punkt mam rozumieć, jako czy, że odblokowałem coś tutaj. Czy to gdzieś mnie przeniosło? Kurwa, na razie nie kumam. No dobra, mamy następne drzwi, którymi jeszcze nie wchodziliśmy. Więc... O kurde, znowu te... Cholera. Połączyli siły, super randko. Nie no, zajebiście. Dobra, wykorzystaliśmy. Oj, cholera, będzie wybuchał? Będzie wybuchał? Dobra, ostrza wjeżdżają. Zasalony. Oj, nie. Dobra, ten będzie wybuchał? Sięgnie go? Cholera, nie sięgnie go. Kurna i... O, fuck! Troszkę więcej zaczyna się robić. Niedobrze. Ty kurna, Ruro, tam chciałaś mnie swoim gównianym pociskiem trafić? No to ja ciebie zaraz załatwię. Dobra. Dobra, włączony szał. Też mogłem szał włączyć wcześniej, nie wiem, czy to nie zrobiłem. Było ich więcej po prostu. Jeszcze raz. Piękne, piękne zwycięstwo, powiem wam. Poszło ładnie. Dobra, chyba nie mam co tutaj więcej szukać. Ulotne echo, dobra. Teraz będzie tu sklepik pewnie. Przynajmniej tak powinno być. A, nieodżałowany Midgard. A, zaczynam rozumieć, że kolejność światów, które odwiedzamy, nie jest stała. O kurna, no. Bracie, czyj głos słyszeliśmy, gdy Valhalla odesłała nas od tronu? Też go słyszałeś? Ano? Mówił, że jest ci dłużny, czyż tak? Może to ktoś, kto poda nam pomocną dłoń? Wątpliwy. Był bowiem w Grecji. Nie rozstaliśmy się w zgodzie. A, chodzi ci o... No widzę. Nie brak tu zgorzkniałych starych duchów. Mówiąc tutaj, mam na myśli oczywiście twoją pamięć. No, zwłaszcza, że Kratos, no... No kurwa, to można powiedzieć. No nie był zbyt... Nie miał zbyt wielu przyjaciół. O, może tak. Ciekawe, kurwa, dlaczego. Może dlatego, że wymordował całą mitologię, kurwa, grecką. A teraz się ten, dobra. O kurno, trochę tego mamy. Fale uderzeniowe po aktywacji. Szał, gniew, pochłania, efekty nałożone na pobliskich, aby... Okej. Dobra, lepszymy to. I może na razie się wstrzymamy. Tak, na, do następnego pojedynku będzie sklepik, więc sobie coś w następnym sklepiku po prostu kupimy. Teraz powinien być pojedynek. O nie, to teraz będą tymi. Najpierw kurwa tymi. O właśnie, żeby takie specjalne mają te tarcze, żeby je odblokować, no to trzeba odpowiednią bronią ich załatwić.
To mnie dobrze, utrudnienie. O, proszę, pięknie poszło. Dwoma pięściami na karczych, o i poszedł. Pizdu. Chciałbyś co, ziomuś? Dobra, skoro jesteście tutaj tak tłumnie, znaczy cały dwóch. Dobra, wypróbujemy. Kurna, powiem wam, że w Ragnaroku nie przypominam sobie, żebym aż tak często używał włóczni jak tutaj. Zaczynam być chyba fanem. O, następny. Znowu ostrza tylko grana. Cholera, dostaliśmy na pyk. Ale dobra, dosyć łatwo idzie, jak im się zdejmie to. O, następna. Czego? Nie. Dawaj, Kratosie, pokażmy jej. Kurwa, do galaru tam. Dobra. Powiem wam, że to wygląda jak właśnie te obozowiska z Ragnaroku. Gdzie żeśmy tutaj się rozprawiali z tymi łowcami, czy jak oni tam się rozwiązywali, już nie pamiętam. Czyli mamy dodatkowe punkty. Siła, obrona, runy. Albo runy, czas odnowienia szczęścia. Siła, obrona, runy. Oczywiście, że tak. Dobra, teraz sklepik powinien być. Bracie, tamten tron. Poznajesz go? Wróciliśmy. Czy budzi wspomnienia? Należał do mnie. Odebrałem go Aresowi. To tron potworów. Manifestacja troski, jakie niesie potęga. Symbol, który niechybnie musisz rozwalić. Wolę cię go wyrzec. Ej, tutaj mamy to też. Symbolu nie da się zgładzić, zniszczyć, ani zignorować. Należy nim zawładnąć. Nadać mu inne znaczenie. Przypomnieć, że nie liczy się tron, lecz ten, kto na nim zasiada. Mądrze gadasz, Mimirze, mądrze. Dobra, runy, czas odnowienia. Weźmy sobie to. Błogosławienia męstwa. Dobra, a tutaj nie, dobra. Na razie się wstrzymujemy. Kurde, bo widzicie, tu nie byliśmy w tym. A tu to jest. Kurwa, i teraz nie wiem, czy wchodzić przez drzwi. Czy kurna tam. Dobra, wejdę tam. Chuj, jak zacznę od początku, to trudno. Skończymy najwyżej ten odcinek. No bo tu na bank nie byliśmy. Tajemnica piasków. Pokonanie. Odblokowuje piaski odstąpienie. A, widzicie, czyli dobrze. Zablokowane, póki nie spełnimy żądań Valhalla. Pokonaj wybrańców Valhalla. Kurwa, jak tu wszystko pozamykane. Jakieś pieczęści, jakieś coś. Dobra, co tu na mnie już biegnie? Załóżmy. Dobra, chodźcie tutaj. Tarczę to wiesz, co możesz w dupę wsadzić. O, chociaż. Niekoniecznie. Dobra, o, już tarczownika mamy, bardzo dobrze. Łatwo poszło. Dobra, spokojnie, poradzimy sobie z nim. Oj. Teraz głupio dostałem, nie wiem dlaczego. Ja się tak dałem podejść. Jeszcze za mną? Nie, no nie mam żadnego Mimirza, a nie, faktycznie jest jakiś o kurwa, dobra. Strzał. Ale go nadzieliśmy, kurwa, jak szaszłyka. O, szlak. Nie możemy zginąć. Szlak, dobra, na spokojnie. O nie, to jeszcze te pędzące świry. O Jezus, ja pamiętam, ile oni psychy, chciałem powiedzieć. Krwi na psuli, ale psychy w sumie też. Nie, no do zrobienia. Kurwa, nie. Szlak! Ja pierdzielę. No wróć na brzeg, no co mam dalej zrobić, no. Ach, dobra moi kochani, no to już jak żeśmy padli. Świetnie, to trudno. Znakomicie. Nie chodzi mi o twoją śmierć, lecz o wszystkie postępy.
Więc no tutaj już na brzegu i praktycznie na każdym odcinku, jaki pewnie będziemy kończyć, będziemy właśnie się spotykać tutaj. Więc no co, dzięki, że oglądaliście drugi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczkę w górę, komentarzyk. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że byliście i oglądaliście. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej!